Unia Europejska, Fundusz Spójności, Infrastruktura i Środowisko, Narodowa Strategia Spójności, Termodernizacja Szpitali w latach zrealizowana 2007-2012. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej. Też pieniądze dał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Rozwoju Infrastruktury i Środowiska. A teraz, proszę Państwa, mamy rok 2017 i co się dzieje? Szpital na Zaspie, przed którym stoimy. Szpital na Zaspie, proszę Państwa. Piękny budynek, może Wam mogę pokazać. A jest przed nim parking, proszę zobaczyć ten parking. Tu pełno samochodów stoi. Ten parking, proszę pójść za mną. Dobra. I ten parking. Proszę pokazać tą bramkę, bo tam się otwiera, wjeżdża taksówka. Jest parkingiem płatnym, proszę Państwa, jest płatnym parkingiem przed przychodniem, przed szpitalem na Zaspie. Na tym parkingu wydzielone są, proszę Państwa, zobaczyć tutaj ten znak i pokazać dwa miejsca do parkowania. Ten znak proszę pokazać tu, parkingowy. Tu są dwa miejsca do parkowania, proszę bardzo. Ale, proszę Państwa, zaparkowanie na tych miejscach to nie jest takie proste. Bo proszę Państwa, żeby tu zaparkować, to pierwszy raz jak się przyjedzie, to człowiek nikt nie będzie wiedział, wiadomo, niepełnosprawny. Zostawia legitymację, pokażemy tą legitymację tutaj. O, legitymację się kładzie tu i idzie się parkować, prawda? Ale okazuje się, żeby zaparkować na tym parkingu, to proszę Państwa, trzeba zabrać legitymację, czyli się wrócić do faktu, skserować ją tam na informacji, bo takie są procedury tutaj. Żeby po prostu móc parkować na parkingu dla osób niepełnosprawnych. Moim zdaniem, zdaniem redaktora Pomorskiej Telewizji Narodowej w Gdańsku, jest to prześladowanie osób niepełnosprawnych, bo one muszą dwa razy chodzić do swojego samochodu, żeby dokument dostarczyć do informacji. Moim zdaniem to jest jakiś poraniony pomysł. Poza tym w tym szpitalu chciałem się dzisiaj do neurologa zarejestrować w przychodni. Okazuje się, że trzeba na czerwcu w przyszłym roku się rejestrować. Miało być lepiej. Jest dobra zmiana, ale no w czerwcu do neurologa, jak się dzisiaj zarejestruje, mamy dzisiaj wrzesień. Który wrzesień? 14 września, proszę pana. No, czy to jest dobra zmiana, żeby do specjalisty, do neurologa czekać, proszę panią, do dnia czerwca? No to o co tu chodzi? A dlaczego niepełnosprawni muszą dwa razy chodzić do samochodu, żeby legitymację dać swoją skserować? Gdzie nigdzie się tego nie praktykuje, na żadnym parkingu nikt nie kseruje legitymacji osobie niepełnosprawnej. To coś jest nie tak chyba. I nie w tym rzecz. No, mamy szpital prywatny, Kopernikus, bo to jest spółka z OO. No i rezonans magnetyczny okazuje się, jak dzisiaj też skierowanie jedna pani miała, się dowiedziałem, że tylko płatnie robią, bo nie mają umowy z NFOZ-em. No więc sprywatyzowano trzy największe szpitale w Gdańsku, czyli na Zaspie, na szpital wojewódzki sprywatyzowany i szpital kolejowy jest z Kopernikusa. To jest dobra zmiana. Ludzie, którzy są chorzy, nie mogą do szpitala podjechać, bo muszą dwa razy chodzić do swojego samochodu. Dziękuję bardzo, Pomorska Telewizja Narodowa. Redaktor Sławomir Ziębicki, nie Onegdaj, też czasem pacjent. Dziękuję.